Siemano, witam. Kolejny odcinek z przeglądu rynku. Ogólnie trochę się zadziało na konkretnych rzeczach, ale ogólnie ten market no sobie stoi. Wszędzie jest mniej więcej stagnacja, jakieś mini spadki. No i Paryż, niestety ten nieszczęsny Paryż cały czas trwa. Na jednym z odcinków zażartowałem, że 100 dni promocja. No i oby się to kurczę nie sprawdziło, bo będzie lipnie. Skins Monkey to strona, gdzie swoje skiny wymienicie albo kupicie. No i na start ten wulkan ze Skins Monkey zgarnięty. No i strona nie wlicza cen naklejek, więc mam wulkana i naklejki można powiedzieć, że za friko, one nie są wliczane, więc no można szukać takich bardzo fajnych craftów stricte do pogrania, ale też zarabiać na tych craftach, jak się fajnie to ogarnie, więc polecam kod Rafikos, zapewnię wam plus 35% do wpłaty. Nawet przy dużych kwotach no to duża jest ta różnica. No jeszcze kod Rafikos przy pierwszej wymianie do 5 dolarów, zapraszam, polecam. Zacznijmy od tych rzeczy ciekawszych, na których cokolwiek się wydarzyło. Mamy outsidersów w papierze, chodzili po około 25 groszy, no i wybitka do 50, teraz spadek w dół, na razie sobie to zatrzymamy, zobaczmy czy na holo, na holo tutaj nic się nie zadziało. Ok, dalej Chaos, jest to holo z Gamer Legionu, no i naklejka jest ładna, nie? Ma tutaj, jest taka też nietypowa, fajny mamy ten uśmieszek. No i ktoś wziął i wykupił w dużych ilościach, nie? I naklejka nawet do 26 zł w piku piknęła, a teraz 20 zł się powiedzmy utrzymuje, choć to może zaraz iść w jedną albo i w drugą stronę. No i na ogół jak są takie piki, to nie polecam kupować. No teoretycznie na przykład dało się za 35 kupić teraz i potem sprzedać za 52, tylko to bardzo ciężko się tak wstrzelić. No jak widzicie takie piki, to nie kupujcie w tym momencie, bo to ta cena jeszcze sobie spadnie, tak samo z Chaosem, no i to jest na tej zasadzie. Paryż, dobra, może od kapsuł, no co, no ilości po prostu się zwiększają, jak pretendent, okej, dalej jeszcze nawet odstaje. No i chodźmy tutaj, no 2,5, no prawie 2 miliony 600 tysięcy blaścika, tutaj milion, o Liquid przekroczył milion, no zaraz Complexity leci. No i co, mam nadzieję, że w tym tygodniu po prostu skończy się ta promocja, nie? Fajnie jakby chociaż Valve nie dawał już info 7 dni wcześniej, kiedy jest zakończenie promocji, tylko zniknęła z dnia na dzień w gierce, to by było fajne. Na legendach jakaś odbitka, 5,50 do 6 ziko, więc fajnie, 50 groszy na plus. Sorry jak słuchać w ogóle pieska, mam nadzieję, że nie, ale rozszczekał się i nie da się mu przemówić do rozsądku. Pretendent sobie spadł, ok, kandydat. Też powiedzmy, no to bardziej stagnacja, mini spadki. Holo z Paryża tak samo, nic tutaj szczególnego, tam 5 zł w tą czy w tamtą, tu nie robi większej różnicy. RMR-y, proszę państwa, o, RMR-y rosną do 9 ziko. Bardzo fajnie, okej. Okay. Co u Liquida? Też z odbitką do góry 5 zł. No cieszy to, cieszy to. Furia też odbitka, okej, okay, to tego nie wiedziałem. North tutaj do 4,30 nawet. G2, a G2 niby rosło teraz ze spadkami. Trzeba będzie się dobrze wstrzelić, nie? Trzeba będzie się dobrze wstrzelić, żeby je sprzedać. Profit już mam, teraz maksymalizować. Oczywiście wcześniej chodziło mi o holo z Antwerpu, ale teraz możemy te paryskie zobaczyć. I na przykład VSMIC elegancko na spadkach. Więc kurczę, i może jest tu jakaś szansa, nie? 180 teraz sobie spada. Fajna opcja. Robsik, okej, okay, no tam góra, dół mniej więcej, więc nic ciekawego. Monesty z odbitką trochę w górę. Mauzik. Tutaj po tych dużych spadkach było odbitka, teraz coś znowu w dół się szykuje. Furia w dół, góra i teraz znowu w dół. Okej, okay. Gamer Legion jak stał, to teraz leci w dół. Więc oprócz jakichś ciekawych rzeczy na pojedynczych itemach, to tak stricte cały market raczej spokojnie. No i czeka, myślę, że czeka ten market po prostu na koniec promki na Paryż, no i wtedy zaczną się dziać ciekawe rzeczy. Dzięki za dziś, do następnego, cześć, pa pa!